czas na relaks dla mięśni. Duoball i koło do jogi. Troszeczkę inne zastosowanie niż to powszechne. Zapraszam. Stopy troszkę szerzej niż biodra. Bierzemy masażer, podkładamy go tutaj na wysokości naszych lędźwi i schodzimy do przysiadu. Mocno dociskamy się do ściany, bardzo mocno. I do góry z wydechem. Pamiętajcie o łopatkach, nie zamykajcie klatki piersiowej. Kolana nie schodzą się do środka. Dobrze, jeszcze troszkę. I mocno, mocno dociskamy. Wystarczy. Przechodzimy na matę. Układamy sobie duoball. I wykonujemy spięcie. I jedziemy troszkę dalej. Spięcie brzucha. Nie ciągniemy za szyję i dalej. Spięcie. I jeżeli wiecie, że dacie radę, że to nie jest dla was zbyt bolesne, jeszcze kawałeczek. I znowu spięcie. I możemy później chwilkę się zrelaksować, porolować prostowniki. Ok. I teraz troszkę inne zastosowanie tego przyrządu. Podkładamy sobie pod ścięgno Achillesa tutaj i rolujemy całą łydkę. Jeżeli poczujemy w którymś momencie, że nas trochę bardziej boli, zatrzymujemy się tam, dociskamy jeszcze mocniej i wykonujemy zgięcia grzbietowe stopą. Jak poczujemy, że ból odpuszcza, masujemy dalej i rolujemy całą łydkę. Ok. Druga strona. Pod prawą. I to samo. I masujemy drugą stronę. Spokojnie. Zatrzymujemy się w bolesnym miejscu. I pracujemy stopą. Pamiętajcie tutaj też, żeby nie przyciągać barków do uszu. Klatka piersiowa otwarta cały czas. Dobrze. Dobrze. Ten przyrząd już nam teraz nie będzie potrzebny. Zmieniamy na koło. I chcemy rozciągnąć cały bok. I relaksujemy się i dociskamy ręką na koło. I relaksujemy się, oddychamy przez nos i wracamy. Super. Relaks. I jeszcze raz. I dociskamy. Ok. I druga strona. W swoim zakresie pamiętajcie, nic na siłę. I oddychamy. Dobrze. To jest relaks. Pamiętajcie, żeby docisnąć to koło. Super. Jeszcze troszkę. Ok. Świetnie. Dobrze. I teraz podkładamy koło pod nasze udo. Ostrożnie z kolanem. I masujemy. Masujemy całe udo. Pamiętajcie, żeby biodra były skierowane na wprost. Dobrze. Pośladki są napięte.
Ładnie. Oddychamy spokojnie, relaksujemy się. Ok. I druga strona. Stabilnie. Oczywiście w swoim zakresie. Ważne, żeby tych bioder nie rotować. I nie wyginamy lędźwi. Brzuchy są napięte. Pośladki napięte. Świetnie. Wystarczy. To już wszystko. Polecam cały zestaw powtórzyć 2 lub 3-krotnie, żeby porządnie zrelaksować mięśnie. I dziękuję Wam bardzo. Hej.